Jest to jednocześnie fascynujący obraz bardzo szczególnej epoki w dziejach stolicy apostolskiej, końcówki pontyfikatu Jana Pawła II, Świętego Jana Pawła II i pontyfikatu jego następcy Benedykta XVI. Często zastanawiamy się, dlaczego papież, zachowywał nasz papież, polski papież zachowywał się w taki, a nie inny sposób. Dlaczego inne decyzje podejmował Benedykt XVI. Spojrzenie na biurokrację watykańską wiele spraw nam wyjaśnia. Wyjaśnia nam przede wszystkim to, że stolica apostolska opiera się na dużym biurokratycznym, bardzo powolnym, ale jednocześnie posiadającym swoje własne interesy mechanizmie biurokratycznym. I po prostu mówiąc zupełnie bezpośrednio. Trzeba zauważyć, że wiele informacji do Ojca Świętego, czy to Benedykta XVI, czy to Jana Pawła II, po prostu nie docierało. Na przykład wiadomości o niektórych aferach seksualnych. Są tam rzeczy, które właściwie mogą naszymi sumieniami wstrząsnąć, jak na przykład to, że w cieniu stolicy apostolskiej działa, trzeba to nazwać po imieniu, lobby homoseksualne. To wszy te wszystkie tajemnice, Wyjaśniają się w działaniach biurokracji watykańskiej, ale także dowiadujemy się bardzo wiele o tych ostatnich latach Jana Pawła II. Dowiadujemy się, jak bardzo był on chory, jak bardzo trzeba było zreformować sposób odprawiania przez niego mszy, nawet wsiadania do samolotu przy pomocy windy. Wierni o tym nie wiedzieli. John Davis te tajemnice pokazuje.